Leć z Rzeszowa na wakacje marzeń. Że dokąd? Malownicza Albania, słoneczny Egipt, klimatyczna Grecja. Jest tyle pięknych miejsc do wyboru. I to są wakacje! A może Czarnogóra, Bułgaria albo Hiszpania? Ale odlot! Oferta taka, że... Aż chce się więcej! Sprawdź naszą nową ofertę na stronie rzeszowairport.pl już teraz. Szanowni Państwo, rozpoczynamy konkurs dużej rundy. Drugi co do ważności konkurs tej imprezy. Oczywiście najważniejsze będzie jutrzejsze Grand Prix, memoriał prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam będzie w puli nagród 28 tysięcy euro. A dziś zawodnicy startują w konkursie na punkty i czas. Wysokość przeszkód 140 cm. Tych przeszkód na parkurze jest aż 12, w tym dwie podwójne kombinacje. Norma czasu wynikająca z dystansu 470 metrów wynosi 81 sekund. Time allowed 81 seconds.
Bardzo proste zasady. Konkurs ten wygra para, która pokona ten parkur bezbłędnie i w najlepszym czasie. A rozpoczyna dwukrotny wicemistrz Polski w kategoriach młodzieżowych Jarosław Koziorowski, który dosiada konia King Salvador. Rezygnacja z zakończenia przejazdu, choć początek był bardzo obiecujący, ale gdzieś tam pod koniec nastąpiły jakieś nieporozumienia między koniem a zawodnikiem. Teraz Piotr Morsztyn na koniu Quidams Joker. Piotr Morsztyn, dwukrotny mistrz Polski, zwycięzca wielu ważnych międzynarodowych konkursów, m.in. Grand Prix zawodów międzynarodowych w Lesznie, w Sopocie, kiedyś czwarty w prestiżowym konkursie Grand Prix na zawodach CSIO w Kopenhadze. Quidams Joker, wyhodowany w Polsce przez panią Emilię Ptak, należy do pani Emilii. To synogiera Quidams Rubin z matki po Jokerze, a to właśnie na Jokerze Piotr Morsztyn wywalczył jeden ze swoich tytułów mistrza kraju. No i druga para rezygnuje z dokończenia tego przejazdu. Teraz Damian Ostręga, reprezentant Polski, na co dzień zawodnik podkarpackiego klubu Jumping Team Wiercany. Dosiada konia Valencia Volo. Koń po gierze Vivant z marki po Chaco Blue. W tym roku zawodnik wygrał na nim jeden z konkursów podobnych dużej rundy, ale zawodów ogólnopolskich w Dąbrówce Małej. A przypomnę, w zeszłym roku Damian Ostręga ukończył na drugim miejscu rozgrywki Polskiej Ligi Jeździeckiej. Jeszcze informacja o właścicielu konia. Tym właścicielem jest pan Krzysztof Iwaszek.
8 punktów karnych, czas 68-10. Penalties, time 68.10. A teraz przed nami reprezentant Czech, Jiří Hruška na koniu Rejky. Na tym koniu w zeszłym roku wygrał konkurs zaliczany do światowego rankingu na zawodach CSI w Szamorinie na Słowacji. Hodowczynią tego konia i właścicielką jest pani Elena Kopecka. Koń zarejestrowany w księdze czeskich koni gorącokrwistych. A co ciekawe, to córka ogiera Aristo Z, na którym Jiří Hruška przed kilkunastu laty odnosił wiele międzynarodowych sukcesów. Ależ to zrobił Jiří Hruška. Między tymi okserami jest na 4 fule, ale dość daleko w przypadku dwóch okserów. On wykonał skrót, wyszedł mu krótki odskok na trójce, ale potem skorygował. Wiedział, że pojechanie na 4 jest niebezpieczne. Wsadził piąty krok. Wszystko skończyło się dobrze, no a przy tym na pewno czasu troszkę zaoszczędził, wykonując ten krótki najazd. I znowu krótko. Zero punktów karnych. Clear run time 62.37. No, tutaj żarty, proszę Państwa, się skończyły. Jiří Hruška nie dość, że przejeżdża bezbłędnie, no to jeszcze tymi skrótami wyznacza kolegom twarde zasady rywalizacji w tym konkursie. Już sygnał do startu dostała kolejna para. Para, która w zeszłym roku wygrała konkurs Grand Prix zawodów międzynarodowych podobnej randze, w randze dwóch gwiazdek w Jakubowicach. Grzegorz Nowak, na co dzień reprezentant klubu Zatoka, a koń Leos KG, wyhodowany przez pana Grzegorza Komina, należy do pana Lesława Sarachmana, to syn ogiera Korianos As z matki po Bażu Dirue. Cztery punkty karne, czas 74.96. For penalties time 74.96. We are watching now Andrius Petrovas competing for Lithuania. Zawodnik z Litwy dosiada konia Karat van de Pibruk Z. To koń zarejestrowany w belgijskiej księdze Zangersheide po francuskim ogierze Queen Am de Ravel z matki po Chin Chin. Zawodnik jest właścicielem tego konia, na nim wygrał między innymi konkurs Grand Prix zawodów CSI w Miechałowicach 2 lata temu. Koń ma w tej chwili 10 lat.
8 minut karnych, czas 62-91. A penalties time 62.91. Dopiero jeden bezbłędny przejazd. Now Lithuania champion Matas Petraitis and Holly. Matas Petraitis, kolejny Litwin w tym konkursie, bardzo utytułowany w swojej karierze. Wygrał już kilka konkursów zaliczanych do światowego rankingu. W tym roku, w lutym, taki konkurs podczas zawodów CSI Kawaliada w Sopoć. Holly Wałach, wyhodowany w Holandii, o bardzo dobrym pochodzeniu po VDL Zirocco Blues, matki po Heartbreaker. Właścicielem tego konia jest pani Raymonda Lejke. Na Holly Matas Petraitis też odnosi już sporo sukcesów. No i wielkie brawa, 60-34, nowy lider, new leader, time 60.34. No, też zrobił ten skrót, ten trudny skrót na trójkę, ale zrobił to lepiej niż Jiří Hruška. Jemu odskok wypadł dobrze i pojechał bardzo równo na 4 do czwórki. No i te 4 fule, to 4 fule jest dla zawodnika dzisiaj szczęśliwe, a zawody pod nazwą 4 fule odbędą się już za 2 tygodnie w Zielonej Górze. Zapraszamy na te zawody, zapraszamy też do oglądania transmisji, która podobnie jak ta realizowana będzie przez KP Sport na portalu tylko skoki.pl. Przejazd rozpoczął wczorajszy zwycięzca konkursu dużej rundy, reprezentant Węgier Gabor Szabo Junior, który dosiada konia Hasikret by Boris. Zawodnik bardzo utytułowany, wygrywał z drużyną węgierską Puchar Narodów w Budapeszcie. Koń, którego dosiada, holsztyńska klacz po ogierze Kanan, a Kanan dał m.in. mistrza olimpijskiego Nino Bedebisone. Ależ tam pojechał śmiało do tej ostatniej, 63-32, clear run, time 63.32, it is third place so far. Troszkę może Węgier zawiedziony, ale ma jeszcze konia, na którym triumfował wczoraj, pojedzie z numerem ostatnim, 33. Teraz przed nami Amelia Zięba na koniu Gazant. Gazan po ogierze Quadros, z matki po San Patriano Cassini. Właścicielem tego konia jest pan Rafał Zięba. Amelia Zięba ma na swoim koncie zwycięstwa w konkursach międzynarodowych, ale do tej pory głównie w kategorii dzieci. W kategorii do lat 14, w tej chwili w tym sezonie ma lat 15, a więc rozpoczyna karierę juniorską.
Skok zaliczony, jedziemy dalej. Amazonka rezygnuje z dokończenia przejazdu. Teraz Łukasz Stordyl na koniu Canaan White. Musimy chwileczkę poczekać, aby odbudować przeszkodę numer 4. Bo niestety deska została złamana. Ale materiał zostanie zastąpiony tutaj tą samą kolorystyką, więc nie będzie to miało wpływu na przebieg tego konkursu. I za chwilę sygnał do startu otrzyma zawodnik Łukasz Stordyl na Canaan White, który już jest na parkurze. Jest jeszcze do poprawienia przeszkoda numer 9B, tutaj niebieskie motylki. Już wraca na stanowisko spikerskie gospodarz toru Szymon Taran, który tutaj specjalnie dla nasze zawody został zaproszony jako przedstawiciel najlepszych gospodarzy toru nie tylko w Polsce, ale i w Europie i niebawem, miejmy nadzieję, też i na świecie. A więc zadania nie są proste dla zawodników.
stąd. A więc oddaję tu mikrofon. Szymon Tarant. Znamy konkurs, wszystko już jest w porządku. Wracamy do rywalizacji. Łukasz Stordyl na koniu Canaan White. Koń po ogierze Canaan, od matki po Phantom, należy do zawodnika. Doskonała jazda Łukasza Stordyla, niestety jeszcze zrzutka na ostatniej przeszkodzie, ale to zawodnik, który rozpoczyna dopiero starty w tak trudnych konkursach. 74-49 i 8 punktów karnych. Teraz Krzysztof Leśniak na koniu For Fun 7. Krzysztof Leśniak, zawodnik już doświadczony, który medale Mistrzostw Polski zdobywał przed laty jako junior i młody jeździec. Wychowanek i zawodnik WLKS Kraków z Kraków, a koń For Fun 7, którego dosiada, to oldenburski ogier po słynnym ogierze For Pleasure, na którym sukcesy odnosili niemieccy jeźdźcy, najpierw Lars Nieberg, a potem Markus Enning. Dziadkiem ze strony matki tego konia jest bardzo dobry reproduktor, niestety już nie żyjący, ale zajmujący drugie miejsce w rankingu najlepszych reproduktorów świata, Chaco Blue. Koń wyhodowany w stadnie koni Lewic, którego właścicielem jest pan Krzysztof Koziarowski, wieloletni zawodnik i trener klubu Kraków z Kraków. Zero punktów karnych, clear run time 74.11. It is fourth place so far. Czwarte miejsce w tej chwili zajmuje Krzysztof Leśniak. To był czwarty bezbłędny przejazd w tym konkursie. Na prowadzeniu pozostaje Matas Petraitis. Jego czas to 60.34. Ciekawe, czy ktoś złamie barierę jednej minuty. Time to beat 60.34. A teraz przed nami jest już Dominik Słodczyk, który wygrał tutaj już dwa konkursy, ale jak na razie małej i średniej rundy. Wczoraj średniej, dzisiaj małej. Dosiada konia
Cole Panansa, to właśnie na tym koniu triumfował wczoraj w konkursie metr 30. Kolejny koń wyhodowany w stadlinie koni Spreje w Niemczech należy do pana Maksymiliana Dubiela. Zero bodów karnych i dobry czas. Clear run time 61.66. It is second place so far, a więc liderem pozostaje Matas Petraitis. No ale na Polak Dominik Słodczyk na miejscu drugim, choć te brawa no nie były jak za tak ładny przejazd. Prosimy jeszcze raz o brawa dla zawodnika klubu ze Zbrosławic, zawodnik ze Śląska, a teraz już przed nami zawodnik z Lublina, Artur Kufel, na koniu Elano. Ta para na tym hipodromie wygrywała memoriał majora Hubala. Elano, koń po gierze Zawal VDL, od matki po Lester, należy do pana Roberta Stasiuka. Kolejne zero w tym konkursie. No, już tutaj gospodarz toru drapie się po głowie i myśli, co też jutro ustawić w konkursie Grand Prix, kiedy tutaj dzisiaj mamy tyle tak dobrych przejazdów. Bułka z masłem dla zawodników ten parkurs, 12 przeszkód składający się i zawierający aż dwie kombinacje. Zakończył Artur Kufel, clear run time 70.32. It is fifth place so far. Piąte miejsce Artura, a teraz przed nami Albert Ornat na koniu Jupiter. Jupiter po gierze Quasimodo. Koń należy do pani Katarzyny Kilian Mączk. Albert Ornat w swojej karierze zdobywał medale Mistrzostw Polski Juniorów, startował w Mistrzostwach Europy. Na co dzień w tej chwili reprezentuje KJK Michałowice, a jest jednym z licznych wychowanków WLKS Krakus.
Zero bodów karnych, czas 75.02, clearance time 75.02. I to jest w tej chwili siódme miejsce w konkursie. Teraz Olga Skrobacz na koniu Quincy. Olga Skrobacz przed kilku laty wicemistrzyni Polski w kategorii juniorów. W swojej karierze wygrała kilka międzynarodowych konkursów, w tym jej chyba największy międzynarodowy sukces to triumf w trudnym konkursie finałowym średniej rundy w konkursie 140 cm na zawodach CSI Krakowie Szary Equestrian Show. Quincy, 13-letnia klacz rasy hanowerskiej po gierze Quiet, od matki po Ravel. Właścicielką tego konia jest pani Maria Skrobacz. No, Olga Skrobacz to kolejna wychowanka klubu, który tak często tutaj wymieniam, klubu WLKS Krakus. Troszkę tych punktów się zbierało, 33 punkty karne. I kolejny zawodnik z Krakowa, oczywiście Polak, tym razem reprezentant Riding Center Sostowice, Mikołaj Szurman. Dosiada konia Miscaretino MNM. Na tym koniu Mikołaj w minionym sezonie halowym wygrał konkurs o podobnej wysokości 1,40 m na zawodach CSI w Szamorinie na Słowacji. Koń to klacz rasy holsztyńskiej. Zero bodów karnych, czas 73.45. We are watching now Aleksandr Sakurow competing for Latvia. Przed nami zawodnik z Łotwy, dosiada konia Filamor DB, koń po ogierze Vigino, z matki po Utrilo Z. Zawodnik jest właścicielem tego konia i odnosi na nim ostatnio sporo sukcesów. W zeszłym roku między innymi
czwarty w konkursie zaliczanym do Pucharu Świata na zawodach w Tallinie, trzeci w Grand Prix na zawodach w Pärnu, też w Estonii, i drugi w Grand Prix na zawodach w Helsinkach. Cztery punkty karne, czas 72:43, four penalties, time 72.43. Szanowni Państwo, za nami połowa przejazdu w tym konkursie. Teraz czas na krótką przerwę, na równanie plac. A sytuacja w konkursie jest następująca. Prowadzi w lider Matas Petraitis. Time to beat, czas do pobicia to 60:34, 60.34. Miejsce drugie zajmuje Dominik Słodczyk, trzecie Izzy Gruszka z Czech, czwarte reprezentant Węgier Gabor Szabo, piąte Artur Kufel, szóste Mikołaj Szurman, siódme Krzysztof Leśniak, ósme Albert Ornat. Ta ósemka pokonała ten parkur bezbłędnie. 10 minut przerwy na wałowanie placu i wracamy do rywalizacji. Leć z Rzeszowa na wakacje marzeń. Że dokąd? Malownicza Albania, słoneczny Egipt, klimatyczna Grecja. Jest tyle pięknych miejsc do wyboru. I to są wakacje! A może Czarnogóra, Bułgaria albo Hiszpania? Ale odlot! Oferta taka, że... aż chce się więcej! Sprawdź naszą nową ofertę na stronie rzeszowairport.pl już teraz.
Szanowni Państwo, wznawiamy konkurs. Przypomnę, na prowadzeniu reprezentant Litwy Matas Petraitis na koniu Holi. Jego czas to 60.34. Time to beat 60.34. I przypomnę jeszcze, że jest to konkurs według paragrafu 238.2.1, a więc konkurs na punkty i czas. A żeby wygrać, trzeba ten tor składający się z 12 przeszkód pokonać bezbłędnie i do tego starać się mieć jak najlepszy czas. A przed nami para, która tego typu konkursów wygrała już w swojej karierze kilka. Michał Kaźmierczak, reprezentant Polski, członek kadry narodowej i wyhodowany w Polsce przez pana Władysława Gizę, koń Whoopi Boy. Whoopi Boy po gierze Bajou Didoué. Ta para, tak jak powiedziałem, razem wygrała już wiele międzynarodowych konkursów, nie tylko w Polsce, również we Włoszech. Największy ich wspólny sukces to triumf w finale średniej rundy w konkursie zaliczanym do światowego rankingu podczas Kawaliady w Krakowie. Mówię ich wspólny, bo Michał Kaźmierczak na innych koniach odnosił o wiele więcej, bardziej prestiżowych zwycięstw. Cztery punkty karne, czas 70.95, four penalties, time 70.95. Teraz Aleksandra Kierznowska na koniu Westfalia L. Aleksandra Kierznowska w swojej karierze wygrała 12 klas zaliczanych do światowego rankingu, mimo że dopiero w tym roku, i to dopiero w sierpniu, skończy 21 lat. Ostatni jej triumf to finał średniej rundy na Kawaliadzie w Krakowie. Mówiłem o tym, że ten konkurs wygrał Michał Kaźmierczak, ale Michał Kaźmierczak wygrał go w zeszłym roku, a Ola w tym. Dosiada dzisiaj klaczy Westfalia. To klacz po gierze Huraka, z matki po Koronino. Klacz rasy westfalskiej należy do mamy zawodniczki, do pani Anny Kierznowskiej. Westfalia L wróciła do stajni w Kietlowie, do stajni państwa Kierznowskich po kilku latach. No i spisuje się, jak widać, bardzo dobrze. 0 punktów karnych, czas 73.11. Clear run time 73.11. Teraz 15-latka, kolejna 15-latka w tym konkursie, Aleksandra Brzozowska, która dosiada konia Make My Day Picobello Z.
Koń 14-letni Bogierze Mr. Blue z matki po Libero Hana, którym Jos Lansing wygrał Puchar Świata. Olbrzymie brawa! Ola Brzozowska, lat 15, w zeszłym roku wygrane w konkursach w kategorii dzieci, maksymalnie 125-130 cm. Dziś mecz 40 na zawodach CSI pokonuje bezbłędnie. Myślę, że jeszcze jedne brawa. Teraz Hubert Kieżdowski na koniu, Luna van de Maspel. Tata oglądanej wcześniej Aleksandry Kieżnowskiej też ma na swoim koncie wiele międzynarodowych zwycięstw, ale jeśli chodzi o konkursy zaliczane do światowego rankingu, to troszkę mniej tych konkursów wygrał niż córka, ale wygrywał na bardzo prestiżowych zawodach na Baltice Tour w Ciekocinku, no i przede wszystkim na czterogwiazdkowych CSI Forfule w Poznaniu. No właśnie, ale warto jeszcze dodać, że na przykład pierwsze starty Oli w konkursach zaliczanych do światowego rankingu odbywały się na koniu Denver Z. Na koniu, który w Holandii okazał się bardzo trudny, a którego do wielu zwycięstw przygotował właśnie Hubert Kieżnowski.
Dobry plan, niestety w końcówce 2 błędy, 8 punktów karnych, a i penalties time 61.18. A przed nami jest już Marek Wacławik na koniu Alvisto van de Bergenven Z. A nie, wcześniej oczywiście Mściwy Kiecoj na koniu Cicero. Obydwie pary, obydwóch zawodników, nie pary, obydwu zawodników pamiętamy z doskonałych występów miesiąc temu w bardzo trudnym konkursie Grand Prix czterogwiazdkowych zawodów CSI Cavaliada w Krakowie. Mściwy Kiecoń właśnie na Cicero był w tym konkursie siódmy. To dotychczas najlepszy rezultat tego młodego dziewięcioletniego konia po Gierze Cordes z matki Poka Pitol II. A właścicielem tego konia jest tata zawodnika, trener zawodnika, wierny kibic zawodnika, pan Rinaldo Kieca. Cztery punkty karne, four penalties, time 72.23. Siódmy zawodnik Grand Prix Cavaliady w Krakowie, a teraz drugi zawodnik tego prestiżowego konkursu, Marek Wacławik, dziś na koniu Alvisto van de Bergenven Z. Koń po Gierze Alvaro z matki Po Cristo należy do pana Marcina Wypchło. A Marek Wacławik, tak jak powiedziałem, drugi w konkursie Grand Prix Cavaliady w Krakowie, drugi w tym roku w halowych mistrzostwach Polski, a w zeszłym roku wygrał halowe mistrzostwa Polski. Thank you.
Zero Motokarnik Leo time 69.72. It is fifth place so far. Izzy Hruszka w tej chwili na miejscach trzecim i piątym na dwóch koniach. Reiki i Phoenix. A teraz wystartuje Grzegorz Nowak na koniu Call of Duty. Kolejny koń z licznej stawki doskonałych koni pana Lesława Sarachmana z klubu Zatoka. To koń rasy hanowerskiej, który ma 8 lat i chyba od niedawna startuje Grzegorz Nowak na tym rumaku. Zero blokadnych, czas 75.37. Clear run time 75.37. Dobrą formę na swoich koniach prezentuje tutaj Grzegorz Nowak. A teraz przed nami, no już wiemy, że niestety nie usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego, bowiem prowadzi reprezentant Litwy. A na liście startowej pozostało dwóch Litwinów i Węgier. Andrius Petrowas przed nami. We are watching now Andrius Petrowas competing for Lithuania. Dosiada konia Javenda. Koń należy do pana Dariusza Mikołajczyka, do Polaka. Wcześniej startowała na nim Agnieszka Olszewska. Wygrała nawet jeden z konkursów średniej rundy na zawodach Kawaliada w Krakowie 2 lata temu. Andrius Petrowas, zawodnik bardzo doświadczony. Zwycięzca wielu Grand Prix. Osiem punktów karnych and penalties, time 74.60. No i lider konkursu, Matas Petraitis, tym razem na koniu Cornet's Cloud. We are watching now Matas Petraitis competing for Lithuania. Cornet's Cloud, koń wyhodowany na Ukrainie, zarejestrowany w księdze westfalskiej, syn Ogiera Cornet Oboleński z marki Poquinam de Ravel. Właścicielem tego konia jest pan Sigitas Petraitis. Na tym koniu Matas wygrał już 2 konkursy zaliczone do światowego rankingu, obydwa podczas zawodów z cyklu Kawaliady 2 lata temu w Poznaniu i w tym roku, jak mówiłem wcześniej, w Sopocie. W październiku zeszłego roku był też drugi na tym koniu w konkursie Taran Events Grand Prix podczas CSI we Wrocławiu. Ale widać, że nie chce swojego wyniku poprawić. Nie ryzykuje tak mocno jak wcześniej na holi, na której prowadzi.
Cornet Klaus też na 0, clear run, time 75.90. No i teraz ten, który wygrał wczoraj, ta para, która wczoraj wygrała dużą rundę, Gabor Szabo Junior na koniu Genius Conference. Genius pobierze Zico Blue. Koń wyhodowany na Węgrzech. Hodowcą i właścicielem jest pan Ferenc Koncz. Krótki zakręt. Skraca, ale nie aż tak jak Matas. Jedzie po płatne miejsce, ale chyba nie po zwycięstwo. A Matas spokojnie ogląda ten przejazd. Clear run time 65.37. It is fifth place. The winner is Matas Petraitis. Zostańcie Państwo z nami na ceremonii dekoracji. Szanowni Państwo, oficjalne wyniki wygrywa Matas Petraitis. Miejsce drugie, second place Dominik Słodczyk. Miejsce trzecie, third place Iżi Chruszka. Miejsce czwarte, fourth place Gabor Szabo. I Gabor Szabo również piąty. Miejsce szóste, jeszcze raz Iżi Chruszka. Siódme Mateusz Chojnowski i ósme Aleksandra Brzozowska. No i wielkie brawa, 60-34, nowy lider, new leader, time 60.34. No, też zrobił ten skrót, ten trudny skrót na trójkę, ale zrobił to
Rzeszowa na wakacje marzeń. Że dokąd? Malownicza Albania, słoneczny Egipt, klimatyczna Grecja. Jest tyle pięknych miejsc do wyboru. I to są wakacje! A może Czarnogóra, Bułgaria albo Hiszpania? Ale odlot! Oferta taka, że... Aż chce się więcej! Sprawdź naszą nową ofertę na stronie rzeszów.airport.pl już teraz. Miejsce drugie, Remix Łączyk Kampuansa. Miejsce trzecie i szóste, Six and Three and Six. Izzy Gruszka z Czech. Miejsce czwarte i piąte, Fourth and Five. Gabor Sabo z Węgier na koniu His Secret i na koniu Genius. Miejsce siódme, Mateusz Chojnowski na koniu Dżawali. I miejsce ósme, wielkie brawa, najmłodsza uczestniczka tego konkursu, Aleksandra Brzozowska na koniu Make My Day Picobello. Szanowni Państwo, prosimy o powstanie hymn Litwy. Dziękujemy. Gratulacje w imieniu komisji sędziowskiej złoży te gratulacje sędzia główny, pani Zofia Jurczyńska-Kret. A puchary wręczać będzie jeden ze sponsorów tej imprezy, pan Lesław Sarachman z Fundacji Jazdy Konnej Zatok. Miejsce pierwsze.
Matas Petraitis i Holly. A panu Sarachmanowi towarzyszą organizatorzy pan Włodzimierz Uchwat i pan Sławomir Uchwat. Miejsce drugie, najlepszy z Polaków, Dominik Słodczyk. Miejsce trzecie, reprezentant Czech, Iży Gruszka. Gratulacje dla pozostałych zawodników w tym konkursie. Pula nagród finansowych wynosiła 3000 euro i ona jest podzielona między 12 najlepszych zawodników. A kolejne miejsca zajęli Gabor Szabo z Węgier, 4. i 5. 6. jeszcze raz Iży Hruszka, 7. Mateusz Chojnowski i 8. Aleksandra Brzozowska. Nagrody wręczone, jeszcze jedna ważna nagroda, brawa od publiczności i czas na rundę honorową, którą poprowadzą zwycięzcy tego konkursu. Matas Petraitis, Lituania, Dominik Słodczyk, Polska, Iży Hruszka, Czech Republic, Gabor Szabo, Hungary, Mateusz Chojnowski, Aleksandra Brzozowska, Polska. I poprosimy o jeszcze jedną rundę zwycięzcę konkursu. Matas Petraitis na Holi. Na pewno należy do faworytów jutrzejszego konkursu Grand Prix. Ten konkurs jutro o godzinie 15. Konkurs Grand Prix Memoriał prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Leć z Rzeszowa na wakacje marzeń. Że dokąd? Malownicza Albania, słoneczny Egipt, klimatyczna Grecja. Jest tyle pięknych miejsc do wyboru. I to są wakacje! A może Czarnogóra, Bułgaria albo Hiszpania? Ale odlot! Oferta taka, że... aż chce się więcej! Sprawdź naszą nową ofertę na stronie rzeszowairport.pl już teraz.